Bardzo ważne jest zebranie wszystkich dotychczasowych wyników badań, wszystkich wypisów z poprzednich hospitalizacji, spisanie sobie chorób, na które chorujemy, wszystkich leków, które stosujemy na stałe lub doraźnie, i pozbycie się lęku. To nie jest wizyta, która ma na celu straszenie, to jest wizyta, która ma na celu. Przeprowadzenie diagnostyki albo w przypadku konsylium ustalenie planu leczenia. Będziemy tam otoczeni przez życzliwych ludzi, którzy chcą nam pomóc, którzy chcą nam wytłumaczyć chorobę, chorobę i sposoby walczenia z nią. Bardzo ważne jest, żeby przygotować się też psychicznie. W naszym ośrodku każda pacjentka. Ma zalecaną rozmowę z psychologiem jeszcze przed konsylium. Wiele pacjentek z tego nie korzysta, ale wiele pacjentek taką, takie przygotowanie psychologiczne yy, zdecyduje się odbyć, i to, jest, to bardzo ułatwia później rozmowę w trakcie konsylium czy wizyty le, yy, u chirurga-onkologa. Yy, nie należy się tych wizyt bać. Naprawdę te, te, te spotkania z, z lekarzami, są właśnie dla pacjentek, a pacjentki powinny czynnie uczestniczyć w procesie leczenia, czyli być przygotowanym, tak jak już wstępnie powiedziałem, leki, dotychczasowe choroby, a pytania, które chcemy zadać, warto sobie również wcześniej zapisać, dlatego że zawsze takiej wizycie towarzyszy stres i czasami zapominamy zapytać się o najbardziej takie nurtujące nas problemy. Wykrycie raka piersi we wczesnym stadium jest kluczowe. Przede wszystkim rokowanie pacjentek z wczesnym rakiem piersi jest zdecydowanie lepsze, czyli te pacjentki możemy skuteczniej leczyć, wyleczyć z choroby nowotworowej. Bardzo ważna jest też możliwość zastosowania leczenia oszczędzającego. Wówczas, gdy mamy do czynienia z Wczesnym rakiem piersi, czyli małym guzkiem, nie musimy wykonywać mastektomii, nie musimy pacjentce proponować rozległych zabiegów resekcyjnych, rekonstrukcji. Możemy zastosować leczenie polegające na wycięciu guza piersi z odpowiednim marginesem tkanek zdrowych, co zazwyczaj zapewnia doskonały efekt kosmetyczny oraz bardzo szybkie gojenie się rany.